Skoro gangster, to zły człowiek, prawda? A jak zły człowiek, to czarny charakter. No cóż mogę więcej powiedzieć? No, nie będę zdradzał, przecież tym bardziej, że to jest film sensacyjny, treści tego filmu, a szczególnie puenty, no bo to pozbawię Państwa przyjemności oglądania, no i dochodzenia do tego bardzo, bardzo, bardzo ważnego pytania, które na pewno pojawi się na końcu filmu. To znaczy, ono nie pojawi się w filmie, ono się pojawi w naszych głowach po obejrzeniu tego filmu i stąd ten film będzie naprawdę bardzo ważnym filmem, abstrahując od tego, że jest to film świetnie zrobiony, widziałem go w końcu, bardzo dobrze zagrany, świetnie fotografowany, doskonałą muzyką. Naprawdę jest to film, który powinien namieszać w polskiej kinematografii i w polskich umysłach ludzi, Polaków i nie tylko Polaków, bo to jest problem uniwersalny bardzo. Daniel Lubryski, Michał Żebrowski, Bosze. Rzeczywiście, kogo nie dotknąć, to jest gwiazdą. No, Ania Przybylska, świetna aktorka w końcu. Mówię tylko o głównych wykonawcach. Andrzej Seweryn, Paweł Małaszyński, Baka. No cała masa fantastycznych nazwisk i fantastycznych postaci, które te nazwiska stworzyły. Więc będzie na co popatrzeć również, jeśli idzie o, w tym względzie. Naprawdę to jest bardzo dobry film, bardzo dobrze zrobiony, bardzo dobrze zagrany. I przede wszystkim, co mnie w tym filmie urzeka i urzekało mnie już podczas czytania scenariusza, to zakręcenie tego filmu oraz ta przewrotna puenta, ta puenta, która jest pytaniem dla nas, czy tak można, czy wolno nam, czy do tego świat prowadzi. A ja takiego filmu z takim pytaniem jeszcze nie widziałem, ani nie czytałem książki z tak zadanym pytaniem, jak zadał to pytanie Żenia Korń, nie zadając oczywiście tego pytania, tylko nasuwa nam się ono po obejrzeniu filmu.